Witajcie moi kochani w środowym odcinku. Dzisiejszym tematem będzie sok z brzozy. Ale zanim zaczniemy, no to poprosimy Was o subskrypcję, lajki, dzwoneczek oczywiście, no i komentarze, o czym chcielibyście kolejne materiały. A teraz już nie przedłużając, lecimy. Sok z brzozy, inaczej woda brzozowa lub brzozowina, czy oskoł. To będzie właśnie nasz dzisiejszy temat, którego omówimy. Najpierw trochę o brzozie, czyli drzewie, z którego pozyskuje się to. Substancje, żebyśmy mieli lekki pogląd i też było więcej rzeczy magicznych niż tylko tak z ziołolecznicy, jak tak ładnie nazwać mogę. Dobrze, w przestrzeni wieku brzoza zyskiwała miano wielu symboli. Dawniej kojarzono ją między miłością, płodnością, czystością, kobiecością, także dobrą energią. Według starych wierzeń brzoza chroniła przed złymi duchami, dlatego przy grobach zrobiono właśnie to drzewo lub robiono krzyżyki z ich gałęzi. Z drewna brzozowego wykonywano także dziecięce kołyski, by chronić noworodki przed złymi urokami. Według współczesnych nadestetów brzoza wytwarza pozytywną energię, dotykanie jej oraz przebywanie w jej bliskim otoczeniu ma dobre czynne działanie. Brzoza drzewo życia, drzewo radości i pozytywnej energii. Drzewo, które tworzy wokół siebie takie pozytywne promienie, że warto przydać się do niego co jakiś czas, by się tej pozytywnej, no i właśnie energii, tego pozytywnego bodźca i poprawić sobie nastrój. Woda brzozowa własnoręcznie zbierana po prostu z drzewa smoku najlepiej. Taki sok zbierę tylko na wiosnę, a właściwie na typowe przedwiośnie, kiedy zaczyna być ciepło, mrozy, a drzewo i przyroda budzą się najzwyczajniej się do życia. Dobrze, nim przejdziemy do tego, jak zbiera taki sok, omówię trochę właściwości ogólnie brzozy, jej tego, jakie ma właściwości zdrowotne dla nas, bo te magiczne już omówiliśmy. Warto zaznaczyć, że wszystkich tych wymienionych dziedzinach, jeżeli potrzebujemy rytuału z którejś z wymienionych dziedzin, to możemy sobie spokojnie używać brzozy, jej liści, jej kory, po prostu wykonywać go w jej okolicy, jak i użyć wody brzozowej. Dobrze, no teraz przejdziemy sobie do właściwości leczniczych. Najbardziej korzystne działanie możemy pozyskać z liści i soku oskoły, bo tak inaczej da się brzoza. Znajduje się w niej całe mnóstwo cennych mikroelementów, składników mineralnych, jak na przykład C, potasu, wapń, magnezu oraz żelazo. Napar z liści i sok brzozowy mają sobie także naturalne, mają zastosowanie naturalnej pielęgnacji. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym łagodzą zmiany dzikowe, stany zapalne i podrażnienia skóry. Polecane są przede wszystkim posiadaczom cery tłustej i takiej, która ma problemy z naczynkami. Ale z niezwykłego działania mogą zadać również pani ze skórą dojrzałą. Oskoła zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, a co za tym idzie, hamuje starzenie się i utrzymuje skórę elastyczną i gładką. Stosowanie jako kład pod oczy zmniejsza cienie pod oczami, po prostu opuchliznę, która postarzają najzwyczajniej wygląd. Cienie, buchlizna to postarza. Dobra. Pożywanie soku brzozowego nie zaleca się osobom cierpiącym na silne niebytność, na ekscesy lub układu moczowego, skoły. Wyznawać także osoby uczulone na pyłek. Taka mała uwaga, że medyczna, żeby nie było, bo nie każdy może stosować wszystko. Dobra, teraz przejdziemy sobie konkretnie tylko do soku. Najpierw dziadowie i plemiona wikingów, ludzie wtedy wiedzieli, że sok brzozy ma wspaniałe właściwości i mnóstwo składników mineralnych, witamin i związków poprawiających kondycję naszego zdrowia i ciała. Od wewnątrz i od zewnątrz. Sok z brzozy wspomaga pracę wątroby i nerek, dwóch głównych narządów odpowiedzialnych za oczyszczanie naszego organizmu. Sok z brzozy zabiera się tylko i wyłącznie wczesną wiosną, a właściwie na przedwiośniu, tak już mówiliśmy. Nie da się z tego zrobić w innym okresie. Drzewo po prostu, jeśli tego soku potrzebuje, no nie da go nam, nie ma bata. To na przedmiocie i to w krótkim okresie czasu można ten sok od brzozy dostać w podarku, takim przysłowiowym podarku. Kiedy budzi się do życia i mogą i ma go tak dużo, że może się z nim po prostu podzielić. Ze wszystkim musimy być. Temperatura na plusie, w Polsce było to zwykle kwiecień, kiedy zaczyna się robić ciepło,
nocy już nie mrozi, a powietrze czuć, że przyroda budzi się do życia. Koniec za to pączki i drzewo nie powinno mieć jeszcze pełnych pączków, a tym bardziej otwartych, takich, które są otwarte, no nie. Jak już jest, no to jest za późno, nie można. Można też ostatnią metodę, taką dosyć drastyczniejszą, na sprawdzenie, czy już mamy sok. Czyli obciąć, nie złamać, malutki, cienką gałązkę, po czekaniu jakiegoś czasu, maks do 5 minut, powinien zacząć się z niej sok. Obcięta końcówka powinna być widocznie wilgotna od soku, jeśli taki... No to znaczy, że możemy gnać podłożenie po wiaderko i pobierać ten soczek. Natomiast gałąź dalej pozostaje sucha i w środku ewidentnie wygląda niejako, to znaczy, że czekamy dalej. Jeśli gałąź wydobywa się żółty sok, to znaczy, że sezon żniw z brzozy dobiega już końca i, no i mamy może 1-2 dni. Nie wolno robić tego testu codziennie, drzewo musi odpocząć i dopiero po kilku dniach sprawdzamy ponownie. Wiadomo, nie tak, że latamy codziennie, zajmujemy gałązki, sprawdzamy. No nie, tak się nie robi, to jest barbarzyństwo i też nie hurtujemy jedną brzozę. Lepiej sprawdzić kilka, a nie nawalać ciągle jedną brzozę. No, trzeba mieć umiar, tak? Dobrze. Teraz po prostu omówimy sobie pozyskiwanie jeszcze i tak dalej. Jeszcze ważne. Wybieramy drzewa, przy których nie ma mrowisk, to zasada bardzo zasada, bo i chyba nie chcę mieć mrówek w wiaderku, w napoju. No nikt nie chce, żeby te owady nam łaziły, tak? To jest taki dodateczek. A teraz przejdziemy już sobie spokojnie do pobierania. Są różne metody, jak różne są podejścia do tematu. Dla jednych osób to świętokradztwo i obcinanie drzewu nogi, dla innych to odwieczny sposób człowieka i drzewa. Walczy z jego darów i otaczenia opieki i otacza znajomą opieką i wdzięcznością. Inni nacierają pień, co jest dość inwazyjną metodą, bo nawiercają pień, przepraszam, moje gardło, co jest dość inwazyjną metodą, po której powinno się drzewo posmarować maścią antygrzybiczą. Inni nacinają delikatnie, by upuścić sok. Dzięki temu nacięciu szybko się zabliźnia i po prostu goi. No jest mniejsze ryzyko infekcji, to że nam drzewo padnie po takim. Trzecia metoda jest łamanie lub ucięcie gałęzi i przymocowanie do niej butelki lub naczynia, do którego będzie spływać sok. No to tutaj już nie takie małe gąski, tylko te większe, no to też. Zależy od stanu drzewa. Bo też wypadałoby miejsce odcięcia jakoś zasklepić, żeby nie było. Dobra. Mam to już go najmniej, a drzewo będzie wymagało smarowania maści przy grubszych gałęziach. No. Najmniej inwazyjną metodą dla drzewa jest nacięcie pnia. Niezbyt wysoko, tak by można było umieścić w nacięciu patyczek, ryki lub coś, co po prostu ułatwi spływanie soku. Dzięki tej metodzie nie odcieramy wtedy do głębszych partii pnia. Od wielu lat ludzie zbierają w ten sposób sok z brzozy. Jest to po prostu zdaniem większości osób stosunkowo dobra metoda, której można przeczytać nawet w zapiskach dawnych kronik i pamiętników. Dobra, to tyle na dzisiaj, taki króciutki odcineczek. Chciałam Wam zaprezentować o tym soku z brzozy, dokładnie troszeczkę o tym, jak go pobierać. Ociąg pewnie trafi do kategorii zioła i no cóż. Mam nadzieję, że się Wam podobał. W przyszłym tygodniu raczej odcinków na bank nie będzie, bo wyjeżdżam na wakacje. Ewentualnie jakiś vlog, jeżeli internet pozwoli. A potem no to już powrót do placówek edukacyjnych, więc również odcinki mogą się mocno rozjeżdżać. Jednak postaram się, żeby się pojawiały przynajmniej w weekendy. No dobrze. To tyle na dzisiaj. Żegnam Was, moi kochani. No i papatki, wesołych ostatnich tygodni wakacji. Tym, którzy je mają. No i piszcie, jakie macie pomysły na odcinki, bo mam już 2 w zapasie. No, pod uwagę, no, rozjazdy mogą się okazać, że będą gdzieś one dopiero pod koniec albo w połowie września. Ale no cóż, tak na marginesie, a teraz bye!